To tutaj, na Niźnie Zalewowej, mieszkają Nipa i jej mąż. Uprawiają naturalnymi metodami szal, czyli ryż, co ludzie zwykli czynić w tym regionie od co najmniej 10 tysięcy lat. Ryż to jedyne zboże, które jest w stanie oprzeć się silnym powodziom. Istnieje ścisły związek między ryżem a powodziami. Ryż potrzebuje wody, a delta Gangesu zdaje się być idealnym miejscem dla tego rodzaju upraw w klimacie monsunowym, który jest jednocześnie ciepły i wilgotny. Teraz z powodu zmiany klimatu i niestabilnej pogody cały system rolny się zmienia. W czasie monsunu, kiedy nadchodzi powódź, mamy do czynienia z coraz silniejszym zalewaniem terenu słonymi wodami. Uprawy ryżu, które potrzebują wody słodkiej, zanikają. Z drugiej strony, jak to widzimy tutaj, hodowle bagda, czyli krewetek, które są tuczone w słonych stawach, rozprzestrzeniają się i spychają pola ryżowe w głąb lądu. W naszym życiu ryż jest naprawdę bardzo ważny. Uprawiamy go na polach. Jemy przez cały rok. Ryż odgrywa niezwykle istotną rolę. Bangladesz jest małym, bardzo ubogim krajem. Walczymy o lepsze życie. Jeśli reszta świata pomoże nam w tej walce, razem zdołamy poprawić naszą sytuację.